Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele Sumo, witam wszystkich na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Krotoszynie. W sposób szczególny chcę przywitać głównych aktorów naszego dzisiejszego wydarzenia, czyli reprezentantów 8 państw, które przyjechały do Krotoszyna, aby uczestniczyć w naszych mistrzostwach. Witam zawodników Rosji, Ukrainy, Węgier, Niemiec, Holandii, Gruzji, Estonii, no i gospodarzy, zawodników Polski. Szanowni Państwo, szczególnie gorąco chciałbym powitać zaproszonych gości, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie i przybyli do nas na naszą uroczystość. W sposób wyjątkowy chciałbym powitać panią posłankę na Sejm, na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, panią minister Krystynę Łybacką. W sposób szczególny właśnie dlatego, że zawsze będziemy mieli w pamięci, że to właśnie decyzją pani minister powstał Polski Związek Sumo. Mamy już 7 lat i myślę, że za 3 lata jubileuszowa rocznica i pani minister też zaszczyci nas swoją obecnością. Witam posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana Wojciecha Ziemniaka. Witam posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana Wiesława Szczepańskiego. Gorąco witam radną powiatową powiatu krotoszyńskiego, panią Sławomirę Federowicz. Witam zastępcę burmistrza miasta Krotoszyna, pana Ryszarda Czuszkę. Witam komendanta powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie, młodszego brygadiera pana Mariusza Przybył. Witam bardzo serdecznie panią Marlenę Malą, wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Ostrowskiego. Gorąco witam inspektorów do spraw sportu, zarówno starostwa powiatowego, czyli pana Waldemara Wroneckiego oraz pana Romana Bośka. Witam członków zarządu Związku Polskiego Związku Sumo w osobach wiceprezesa pana Zbigniewa Brodziaka, sekretarza generalnego pana Andrzeja Wojnę oraz członków zarządu panią dr Małgorzatę Kitowską oraz panów Leśka Leśniaka i Romana Kurlawskiego. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałbym też bardzo gorąco podziękować sponsorom, dzięki którym te nasze mistrzostwa mogą mieć właśnie taką poprawę, że byliśmy w stanie zgromadzić środki na ich organizację, ale również środki na nagrody, szczególnie w kategorii Open, mężczyzn i kobiet, nagrody finansowe, ale w pozostałych kategoriach bardzo piękne, nagrody rzeczowe, śliczne medale. To wszystko mogło się wydarzyć właśnie dzięki hojności naszych sponsorów. Jest to bardzo tutaj ogromna liczba. Ja postaram się chociaż bardzo króciutko i szybciutko podziękować. Przede wszystkim dziękuję obu samorządom, zarówno samorządowi powiatowemu, jak również samorządowi miasta i gminy Krotoszyn. Panie burmistrzu, proszę o przyjęcie moich podziękowań i przekazanie panu burmistrzowi. Jak również wszystkim tym firmom, które wsparły nasze mistrzostwa. Dino Polska, MK Kobyli, firmie Dafma Dariusza Panienowskiego, firmie AT Adama Tyrakowskiego, instalatorstwo sanitarne Stanisław Grześkowiak, firmie Ferum,
Mobile, w firmie Jubilerstwo, gdzie Boszka Śmierczak, w firmie Hatka, Grzegorz Wyczyński, Zajazdowi pod Szyszkami pana Krzysztofa Szyszki, Armatura Sanitarna Bogdan Kozłowski, w firmie Konstal pana Franciszka Roszczaka, Piekarni Brytczyńskim, panu Grzegorzowi Brytczyńskiemu w sposób szczególny, bo zawsze na każde zawody, nie tylko na te mistrzostwa, ale na każde, zawsze mogę na niego liczyć. Belko Bylin, Willa Wawrzyniak, Mechmasz, Zdzisław Święciński, Mix Elektronik, Starok, Orange oraz Gabi Plast, pani Gabriela Koszmider. Wszystkim tym, których wymieniłem, należą się naprawdę ogromne brawa. Dzięki nim mogliśmy te mistrzostwa tak zrobić. Szanowni Państwo, w tej chwili poproszę o powstanie i zostanie odebrany Mazurek Dąbrowskiego. To są oficjalne mistrzostwa Polski i bardzo proszę. Cieszę się, że tak prestiżowe zawody odbywają się właśnie w naszym regionie.
Wierzę, że impreza przyniesie widzom dużo pozytywnych wrażeń i choć na chwilę pozwoli przenieść się do kraju kwitnącej wiśni. Zawodnikom natomiast życzę zdrowej rywalizacji i jak najlepszych wyników. Z wyrażami szacunku Jarosław Urbaniak. Bardzo dziękuję Pani Przewodniczącej. Szanowni Państwo, pozostało tylko ogłoszenie, wygłoszenie formułki otwarcia, ale o to poproszę Panią Minister Krystynę Łacką. Pani Minister, bardzo proszę. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski sumo kobiet i mężczyzn. Krotoszyn 2011 uważam za otwarte. Bardzo dziękuję. Teraz nastąpi wyprowadzenie zawodników i po dosłownie 2-3 minutowej przerwie rozpoczniemy walki finałowe.